Problemem podstawowym teraz tutaj na Igrzyskach Olimpijskich jest to, że te miejsca, które były wykupione zostały przez Narodowe Komitety Olimpijskie oraz przez sponsorów, są puste. Jak pan się do tego odnosi? To jest zawsze tak, jak ktoś coś komuś daje w podarunku. Te komitety to wykupiły i dały to ludziom, o których sądziły, że są godni temu, żeby tam zasiąść. A człowiek, jak coś dostaje za darmo, to zawsze ma to w nosie. Najlepiej, jak człowiek za coś zapłaci, nawet niedużo, ale zapłaci swoje, wtedy to bardzo ceni. Tak to już jest w życiu. Dobrze by było bardzo dużo biletów jednak w wolnej sprzedaży oferować, bo mnóstwo ludzi chce przyjść na to pływanie. I rzeczywiście smutek w sercu, kiedy widzi się jakieś puste miejsca, a wie się, że kolejka po te bilety byłaby bardzo, bardzo długa. Także tak to widzę. Pływanie musi mieć potężną widownię. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Australii. Tam jest wszędzie tam, gdzie się pływanie kocha. W Wielkiej Brytanii też kochają pływanie, bo oni tu też mają świetnych pływaków. No właśnie, więc to tak jak z tym bogaczem, który wyprawił ucztę. Skoro ci zaproszeni godni nie przyszli, to trzeba wyjść na rogatki i zaprosić tych biednych i ubogich, żeby przyszli, pooglądali i zrobili wspaniałą atmosferę.